Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4 i w tym odcinku będę gromił mameluków, tak jak w poprzednim. W poprzednim odcinku również zajęliśmy wschodnią Polskę, Czechy wypowiedziały wojnę Polsce. No, tak. A, i mamelucy nam w poprzednim odcinku zrobili plecy i będą atakowali Krym, moich sojuszników. I to, że Aka Konioliu wypowiedział wojnę mamelukom, oznacza, że oni będą mogli zakończyć wojnę, kiedy chcą. Właśnie. Jeszcze Polska jak się rozwali na Czechy i odzyska Śląsk, to już w ogóle będzie jakaś masakra. Co się dzieje? Moje motto, zająć jak najwięcej terytoriów. O, poza tym... Kair upadł, czyli mamy już otwarcie drogi na... Ty, ale ta wojna jakoś idzie nam wyjątkowo łatwo. Szybka wojna błyskawiczna, nawet... To nie jest wojna błyskawiczna, to jest tak błyskawiczna wojna, że nawet... Aj, nawet nie powiem. Lublin i Przemyśl są moimi prowincjami narodowymi już. Dobra, co, czy mogę już zawrzeć pokój? Jeszcze nie. Bo taki pokój odetnie te terytoria od Aka Konioliu, czyli teoretycznie już będę miał cały Egipt wtedy. Znaczy no, tylko na papierze, tylko tak teoretycznie, a na papierze jeszcze nie będę miał oczywiście, bo... Czemu mam tylko 9% udziału w wojnie, jak ja tu zajmuję głównie... Głównie to ja tutaj zajmuję tego... Wszystkie te terytoria. W ogóle separatyści z Gruzji mi wybuchną zaraz. No nie. Za ile? 83 lata? Mamy 0,1% szans, że... A, serio? No nie. No to dobra. No nawet nie będę zmniejszał, skoro mamy za 63 lata. No, już nawet nie ma, więc no właśnie. Czemu? A, Aleksandria. Okej. To jest chyba jakiś bug taki, z tego co rozumiem, że jest zero żołnierzy. No, kolejne armie z Aka Konioliu przybywają na pomoc. No chyba was coś spędzi. Okej. Dobra. Tylko mam zero manpowera nadal. Bo te wojny mnie wyniszczają. Oni zabijają cywilów bezbronnych. W ogóle właśnie. Co ja mogę zrobić? Jeszcze nic nie mogę zrobić. Aż na nie przekraczają liczbę punktów wojennych. Jeszcze się nawet nie zgodzą. Bo mam 56, a 55%, czyli... Zajmując jedną przypadkową prowincję mogę już... patrzeć. Okej. Jeszcze nie, bo muszą być ponad. Czyli... Muszę coś jeszcze zająć.
Kolejny niewierny. O, już 41 lat, jak to? Za 41 lat wybuchnie mi powstanie. Nie, dlaczego? Ukochany następca umiera, Ahmed umrze. Chwila. Ahmed umiera. Ale Sulejman ma 37 lat, czyli spokojnie, jeszcze spokojnie. Nie mogę podczas wojny dodawać, okej. Jak przekraczają liczbę punktów wojennych? No nie, czemu? Nie rozumiem, o co chodzi z tymi punktami wojennymi. No bo Warscore to przecież mam ponad już. Oby mi coś oddali, bo jak mi nic nie oddadzą i nagle zrobią pokój, to ja się naprawdę pogniewam. Sulejman, no weź tą Hyrem tam wziąć i weź, kurczę, serio, Krym przechodzi przez wschodnią Saharę? Jeszcze aż tak daleko to nie zaszliśmy w tych działaniach wojennych. Myślę, że zajmę tylko gród, ten Aleksandrię i pewnie będą chcieli od razu zrobić pisa. Muszę patrzeć teraz na ten gród Aleksandrię. Dobra, teraz będzie oczywiście autozapis. Ale akurat 1 stycznia to rozumiem autozapis, ale nie rozumiem zapisu 3 marca. Tego to nie rozumiem. Dobra, muszę się tego ustrzegać. No, kiedy będę mógł ten pokój? Jeszcze nie. Ja myślę, że oni chyba się pogodzili z tym, że to ja wezmę Egipt. Oni sobie wezmą tutaj ten Iran, czy tam co to jest tutaj. Arabia Saudyjska, tak. No sobie pola naftowe, przecież kiedyś będziecie bogaci. Dobra, jednak nie. No mu, kurde, no nie. Nie wierzę. Ty, oni mnie oszukali. Oni mnie oszukali. Wiedziałem, że tak będzie. Ty, no, zajęli to, co dla nich niby się należy. Ty, no, to jest jakaś patologia, przepraszam. Kraju Horsan. Serio, gwarantuję niepodległość kraju Horsan. Znaczy, to teoretycznie broni ich przed wojną. Przed wojną z... No dobra, no tak. Kurczę, ale żeby zabrać mi prowincje takie, moje, żeby nic mi nie dać, to jest zdrajstwo. Zdraćstwo. Ja to, na to się nie zgadzam. Dobra, nie wiem jak to się wymawia. W każdym razie zdradzili mnie okrutnie. Zobaczycie, też tak wam zrobię, też tak wam zrobię. Możecie być pewni. ...1552, mam 12 lat. Dobra, 12 lat do następnej wojny.
No ale patrzcie, dzięki temu odcięli mi od Mekki Medyny. Patrzcie, co za dziady. Wiedzieli, co robią. Nie, no jak mnie jeszcze odetną od tego, to im wypowiem wojnę, serio. Co, czemu przyszło na protestantyzm? Mnie to nie obchodzi, że przyszło na... Lublin. A głupi protestanci, kurde. No. Tak to wygląda, bez sensu. Aj, no dobra. No nie, no oszukali mnie, no ja jestem oszukany. Nie, no tak nie może być. Ja wezmę sojusz z Horsanem kiedyś i zaatakuję Aka Konjoliu i to nie będzie takie łatwe wtedy. A bo wezmę jeszcze z Adalem i z Horsanem sojusz na... O, Mehmet, kto... Czekajcie. Kto był po Sulejmanie? Selim. Bo ja to sobie też zapisałem. Znaczy, no w sumie też to pamiętałem, ale okej. Selim. To był Selim pijak, ale... O, ale dobry Selim. To musiał być dobry Selim. No właśnie. Oby ten nie umarł. Silnie prawa? Okej. Okay. Dobra, dobrze, że jestem ten ziomek. Selim. Dobra. Ajaj, no nie, nie mogę tego przeżyć, będę płakał po prostu. Państwo kościelne, co ono zrobiło w ogóle? Patrzcie, no Polska w ogóle też zajmuje, no Polska zajmie całe Czechy. No i tak to wygląda niestety. Tutaj się już dawno nie tłukli, powiem szczerze. Nie, popraw stosunki. Jeszcze wyślę dar i zobaczymy, jak to będzie wyglądało wtedy. Bo już się chyba odgniewali za rozwiązanie patriarchatu w Konstantynopolu. Tak, zakończył patriarchat, już ma 21 tylko. No dobra, ile? 91, dobra, no. Dobra, najwyżej poczekam jeszcze trochę. Nie, no nie mogę tego przeżyć, jak na to patrzę, na tej granicy. Dobra, znaczy dobra, akurat dobra. Wiedziałem, że oni będą chcieli zabrać jakieś tutaj te prowincje. Ale że mi nic nie dali, dlatego chciałem zaraz po zajęciu Aleksandrii. Wtedy myślę, że mam wystarczająco punktów do zabrania tych terytoriów. No właśnie, wtedy byłoby dobrze. Wtedy wszystko by się dobrze zakończyło. A patrzcie, no i teraz odwróciły się losy. No Ryga. Mazowsze zerwało sojusz z Polską, czyli Mazowsze za niedługo przestanie istnieć w praktyce. Bo z czym ma sojusz Mazowsze? A nie, znowu niepodległość gwarantowana przez Krzyżacy, czyli znowu przejdzie na drugą stronę. Okej, okay, bardzo fajnie. Oni mają tylko sojusz już z Rygą, więc Polska przegrywając z Czechami i Czesi zajmując Poznań, Noteć i Kalisz na przykład, tak? I może Sieradz. Te cztery prowincje, gdyby zajęli, to wtedy ja bym miał już wtedy otwartą drogę do podbicia Krakowa,
Nowego Sącza, no i tutaj tych wschodnich rubieży, znaczy zachodnich rubieży wtedy Litwy. No. Kurczę, ten sojusz ze Złotą Ordą jest bez sensu, bo oni wzięli ten sojusz tylko po to, żebym ich nie atakował. Bez sensu. Spadajcie, albo nie, wiecie co, bo musiałem też zerwać królewski mariaż. 46 lat. Nie, dobra. Rozwiążę z nimi sojusz, zerwę królewskie powiązania, żeby móc zawrzeć sojusz z kimś innym. Tylko z Horsanem na przykład. Ale nie, bo wtedy musiałem zerwać sojusz z Akkonioliu. Tak. Nie, no jestem strasznie zawiedzony tym gościem. Tym Akkonioliu. Jestem strasznie zawiedzony. A, no już nie mam Manpowera, super. Nowy rywal. Kurczę, muszę zdjąć słuchawki na chwilę, bo mnie tak już uszy, bo no, słuchaj, mam te nauczne HyperX-y i... Separatyści z Fezanu. A, bo Fezan już został zaanektowany, no to bardzo dobrze. Tutaj Hiszpania się w ogóle rozwala tutaj teraz w Afryce. Mogę mieć później z tym kiedyś problem, powiem szczerze. Bo jeżeli Hiszpania tutaj zrobi sobie szybko kolonię i szybko tutaj ogarnie wszystkich, to może stać się główną siłą przeciwko mnie kiedyś. A wojna... O, Szkocja zajęła całą Portugalię. I Szkocja zajęła Anglię. Albo wypowiedzieli pewnie sobie wojnę i Szkocja zajęła całą Portugalię. Aha. I Jemen. Aha, Jemen z dwoma prowincjami. Zajmuje Oman, który ma 5 prowincji, czy tam 6. Bardzo ciekawe. Ming tutaj ma wielkich separatystów szczogajów, którzy zostali też w sumie zaatakowani przez Minga wcześniej kiedyś. Tutaj taki skromny mój komentarz do tej sytuacji, która się teraz dzieje. Dania też się trochę bardzo rozwaliła, chociaż mógłbym kiedyś wziąć z nią sojusz na przykład przeciwko Moskwie. Ty, gdyby Chiwa wybuchła i Horsan straciłby te terytoria Chiwy, wybuchliby również Timurydzi. Ty, nowy władca. Karel Jagiellon? I Karel Jagiellon jest tutaj. Zawarto pokój. A, zajęli Kraków. Nie, nie zajęli Krakowa, to czemu przenieśli? White Peace'a zrobili? Wyzwoli kraj Odojew, który stanie się niepodległym państwem. Serio, uwolnili Odojew, który nic nie znaczy. O, nie wierzę. Nie wierzę w to, co oni, jak oni szansę zmarnowali, Czesi. Nie wierzę w to. W to, co widzę. Nie, to jest jakaś patologia. Mamy główne miasto handlowe. No nie dziwię się, że przyniesie też miasto handlowe. W sumie jak zająłem prawie cały handel krakowski. Zająłem. Oprócz samego Krakowa zająłem prawie cały handel krakowski. No dobra, no to dobra. To już nie ma nic tutaj do powiedzenia więcej. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam was do następnego. Cześć.